Pan prezydent Aleksander Kwaśniewski jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na kogo pan zagłosuje w drugiej turze? No, ja wiem, ale nie powiem. Na Dlaczego? Razie. Dlatego, że wie pan, to jest moment, w którym po pierwsze te wyniki są tak różne, że właśnie trudno nawet interpretować je, więc zaczekajmy, aż z PKW zaczną płynąć wyniki już obiektywne. Po drugie, ja myślę, że od jutra zaczyna się prawdziwa polityka, to znaczy jak główni kandydaci chcą uzyskać głosy innych kandydatów, a przede wszystkim głosy lewicy, głosy Napieralskiego. No i chciałbym zobaczyć te rozmowy, zobaczyć, na ile będą poważne, na ile będą dotyczyły spraw merytorycznych. Co mógłby zrobić, co zaproponować Bronisław Komorowski? Ja myślę, że Bronisław Komorowski, któremu brakuje, z jednych sondaży wynika kilka procent, z innym więcej, no musi przede wszystkim zwrócić się do wyborców lewicy. Musi zobaczyć, jakie z ważnych postulatów na przykład leżą w jego szufladzie jako marszałka Sejmu i powiedzieć, że w tych sprawach gotów jest nie tylko je poprzeć, ale zorganizować poparcie Platformy Obywatelskiej. Ja na przykład myślę o parytetach, myślę o sprawie in vitro. Sądzę, że tutaj jest zdecydowane, nie dość, że deklaracja, ale takie obietnice, że to wejdzie pod obrady Sejmu i będzie przegłosowane przez większość, to byłoby znaczące dla wyborców lewicy. No ale dajmy czas. Wie pan, druga tura to jest tylko 2 tygodnie. To jest wreszcie debata merytoryczna, bo obaj kandydaci będą musieli się zmierzyć ze sobą. No ale to jest też polityka, czysta polityka, czyli zabiegamy o głosy i robimy to przy otwartej kurtynie, transparentnie. Mówimy, nie dzielimy stanowisk, bo to już nie ma sensu. Natomiast mówimy o programowych kwestiach, które są ważne dla tych, jak sądzę, prawie 2 milionów ludzi, którzy głosowali na Grzegorza Napieralskiego.